Hej, hej, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Demon Souls. I ostatnio, niestety, nam się trochę zeszło. W sensie, umarło. No, ale mam nadzieję, że odzyskamy trochę naszych dusz, mimo tego, że nie było ich tam jakoś wiele. Dziękuję również za wszystkie lajki i komentarze pod poprzednim odcinkiem, jest mi bardzo miło. Mam nadzieję, że Demon Souls wam się będzie dalej podobać i dotrzemy do ostatecznego bossa razem. A tymczasem, słuchajcie, wypróbuj ogień. No, być może na nich ogień dobrze działa. Ale ja potrzebuję odzyskać moje dusze. I to jeszcze nie dać się zabić. To by było super. To by było naprawdę super. Nie wiem, czy po tej stronie są jakieś te... O, tutaj można od... tu! Ty, jakie kurde oszukiści! Jacy oszukiści! Schowali nam duszę. Oj... Oj, to nie był dobry pomysł. Schowali nam duszę w takim miejscu, w którym bym się nie spodziewał, żeby... Oj. Dobra, idziemy za pryzmatami. Idziemy za pryzmatami, dlatego że... Tararirararara. Zobaczcie, kto tu jest. Słuchajcie. Nasz kolega... A, czekajcie, tu sobie to wyrzućmy. Dajmy sobie może zieloną trawkę. Cyk. A czy my nie mamy czasem pierścienia regeneracyjnego? Pierścień opatrzności i... Nie. Zmniejsza... Okej. Okay. Dobra, czyli nie mamy regeneracji. No dobra, no to zjedzmy sobie małą trawkę. Okej. Okay. Siema, Patches. The demons haven't got to you, have they? I'm in luck. You see that pit? It's filled with treasure. But I'm having a little trouble getting to it myself. Co? Ciekawe. Go on. Have a look. There are more riches than I've ever dreamed of. That's it. That bit just there. Trochę bliżej. Get a little closer. Co ty mówisz? Trochę bliżej. Na pewno. What's keeping you? Have a look at that treasure down in the pit. Then we'll think up a way to fish it out. Jezu, jak bardzo mu nie ufać można, nie? O. Ej, ale masz fajną tarczę arbitra. No dobra, zobaczę te skarby, które są na dole. Oj, ale skarbów. Uhoho. Ale nie oszukiwał, jestem jakiś skarb był. Just patches things. Take your time starving to death. Then I'll sell every last trinket of your corpse. Typowy patches właśnie to jest. Kurde, typowy patches. Ech. Masakra. Odłamek kamienia cienia księżyca. Did you fall for that little devil's trap? Ty. Well, I did the same. Znaczy, no. Specjalnie tu wszedłem. The reverberation seemed to suggest that we are connected to the outside. Jezus Maria, co to za jakieś aktualizacje? Phantom stands between us and freedom. But have no fear. God will cleanse us of evil. Fajna szata. Pray with me. Umbasa. Umbasa. Dobra, I will pray with you, ale no niestety musimy pokonać tego typa. A, dobra, to już było. No to... Ej, ale czekajcie. Tutaj na górze coś jest. Tu, na szczycie. O kurde. Jak to zdobyć? Trawa sierpa księżyca. A mamy do zabicia tego gościa. I niestety, ale on jest kurde dosyć potężny. On ma katanę. A nawet nie wiem, czy nie dwie katany. Więc no, trzeba będzie się nim zająć. Ale widzę, że to nie będzie takie proste. Skubaniec ma zamiar do nas podejść i nas prawdopodobnie tymi katanami zaatakować. A ty kurde gnojku. No patrz jaka menda. Mam cię. Kurde super wyglądają te zaklęcia tutaj naprawdę. I mamy, słuchajcie, kamień, czarny kamień oka, bryłę kamienia cienia księżyca i jeszcze ten kamień chyba nefemedrycznych oczu, jakoś tak. Miej białą tendencję dusz, możesz iść dalej. O!
To nie wiedziałem nawet. Kurde, białą tendencję. No, nasza tendencja jest tutaj jeszcze zdecydowanie nie taka, jak być powinna, ale miejmy nadzieję. Trzeba będzie o tym pamiętać, słuchajcie, że tutaj z białą tendencją bardzo dobra informacja, bo o tym nawet nie wiedziałem. Oczywiście damy tutaj ocenę, że to jest dobra. I chyba tutaj nie ma nic więcej. Więc możemy mu powiedzieć, że tak, udało nam się oczyścić Oh, it's you. przejście. Did you cleanse the world of the Tak? aforementioned phantom? God has chosen you. And for that we are thankful. Umbasa. Umbasa. No i teraz możesz sobie wyjść. Będzie na nas czekał, to jest ten cały Saint Urban, o którym była mowa, żeby go uwolnić. O tym była mowa, że też ktoś go uwięził. No to proszę bardzo. Patches go uwięził. Jeszcze pilnował go właśnie jakiś taki. Umbasa. Pilnował go jakiś taki. Czarny fantom. W zasadzie czerwony fantom. Ale daliśmy radę. O, siema, Patches. Jak tam? Ja. I'm really sorry. I didn't mean what I said. Well, a man's got to make a living, right? Here, look, I can make up for it. There aren't many humans like us. We need to stick together. I know. Have this as a token of my friendship. Not bad, right? Co mi dasz? Pierścień odporności na cięcia, czyli na krwawienie w zasadzie. No need to drag each other down. No tak, oprócz tego, że mi sprzedałeś kopa w plecy, to jest wszystko w porządku. No jasne, że tak. Stary, co? Bez przesady. Ja ci nie mam tego za złe. Frajer. Dobra, no to tak. Mamy kolejne płaszczki, kolejne przejście z płaszczkami. Dźwięk. O Jezus Maria, dźwięk. Czy my możemy, czekajcie, czy my możemy w jakiś sposób przyciągnąć kompozytowy długi łuk? Mamy chyba też trochę strzał. A, nie mamy strzał. Strzała zwykła. Dobra. Oj. Nie mówcie mi, że ja się tu jakoś zaklinowałem. I spróbujmy sobie wyciągnąć tych. Oho. Au! Boże, czy ja już wspomniałem, że nienawidzę tych płaszczek? No! Co jest? No tak, jasne. Czemu by nie? No juwy, małe. No patrzcie, ile tutaj tego będzie latało, nie? Wow! On tu przylazł. No ale mógłbyś tak spaść? Czy nie bardzo? Dobra, schowajmy się tutaj. Uleczmy się. No największym problemem teraz będą, słuchajcie, te płaszczki, które będą do nas nawalały cały czas tutaj. Ja sobie może zmienię z powrotem na katalizator i spróbuję mu coś zrobić. No chyba sobie żarty stroisz, że z takiego kąta jeszcze do mnie dojechać. O, właśnie, o to mi chodziło. Dobra. I teraz tak, nie mamy tych dwóch przyjemniaczków, więc możemy iść dalej. Gdzie? I zobaczcie, cały czas nas będą męczyć. Ja pierdzielę, no. Uwaga, dalej jest szkielet. No shit, Sherlock. I to nie jeden, a dwa. I to dwa te potężne. Więc mamy tutaj małą zagwozdkę. Au. Ała, to bolało. To naprawdę bolało. Idź, 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 idź. Dobra, spadamy stąd.
Jak najdalej od tych typków. Nie no, chyba sobie żartujecie. Nie, czekaj. Ty, on tu idzie. No chyba sobie żart... Nie. Przepraszam. Chyba sobie żartować raczysz. Ty, no on cały czas za nami lezie. No co za bombel. Mam nadzieję, że zawróci. No idź sobie. Kurde, chyba nie umie znaleźć drogi do domu. Ale my mu tym nie będziemy przeszkadzać. Sztylet. No dobra, a my gdzie? Tędy? Po schodkach? Może się zresetuje później. Cześć. No, siema. I mamy kolejne przejście. Kolejne przejście za mgłą. O Jezu, i wyjście na zewnątrz. Ja pierdzielę. Trochę przypiks. O, bo tam będą płaszczki. O, właśnie. Tego się mogłem spodziewać. Dzień dobry. O Jezu, jaki twardy. Kurde, to są duchy. Jeszcze pojawiają się jakieś fantomy innych graczy. O! Wow! O, drugi. No ty, kurde, gnoju. Dobra, jeden jest chyba out. Jeszcze nie? Już tak. Kurde, ja się dziwię. Znaczy, obawiam się jednego. Idziemy w stronę... bossa. Mamy trochę dusz na koncie. A, no i też przy okazji, dlaczego ja nie mogłem mieć zaklęcia leczenia? W sensie, nie mogłem nauczyć się cudów. A to dlatego, że żeby zacząć uczyć się jakichkolwiek cudów, trzeba mieć wiarę na poziomie 10. Ja mam na poziomie 7, więc muszę jeszcze wbić 3 wiary, żeby właśnie zacząć uczyć się cudów. Czas na uciekanie. Tutaj czas na uciekanie? Nie w plecy! O ty kurde gnojuwo. Au, au, au. Co za łajzy. Znowu tutaj? Mhm. O, dzień dobry. Dzień dobry. Jeszcze raz. Ale ty masz długie witki, gościu. Ale jakieś tam obrażenia mu robimy, nie? Co prawda on i tak będzie wskrzeszony. Bo tu gdzieś jest ten żniwiarz. What? No chyba sobie żartujesz, no ale tak szybko. To ja nie wiedziałem, że ty zostaniesz wskrzeszony. Typie. Dobra, zróbmy inaczej. Weźmy sobie tutaj długi łuk. I jakby co, będziemy starać się zesnajpić tego żniwiarza. Bo tu jest bardzo wąskie przejście. I jak stanie nam na drodze właśnie taki duch jak ten, to niestety nie przejdziemy. A zrespi nam się za plecami drugi, no i będziemy już mieć pozamiatane. Jeszcze żniwiarz ze swoją kosą do tego dojdzie i możemy zapomnieć o swoich duszach. Tego by trzeba było ściągnąć. Bo on nam będzie najbardziej przeszkadzał. No chodź.
No chodź, jestem tu. O kurde, ten promień jest przerażający. On przechodzi przez wszystko. Idzie, dobra. Dwóch naraz trzeba zlikwidować, bo inaczej będą się respić. O! Mam nadzieję, że ten nas promień nie sięgnie. No chodź, kolego. Chodź, kolego. No nie promieniuj mi tu. Tylko podłaś. Akurat... No patrz. Ja nie wiem, czy on czasem nie może nas... Chyba nie może nas widzieć, żeby podszedł. Tak, idzie w naszą stronę. Super. Chyba, że się bardzo szybko wskrzesi. No come on, bro. No chyba sobie żartujesz. Boję, że tym promieniem dostanę, kurde. Pierdziel. Cyk, no. Jak podejdzie na tyle blisko, żeby nie używał promienia, to już będzie plus. O, i jest na tyle blisko. Dobra, możemy chyba atakować dwóch naraz. Dobra. To jeden zaraz powinien paść. Au! Dobra. Padł. I teraz jak najszybciej musimy przebiec obok Reapera. Było blisko! Shit! Tamten gnojek ich wskrzeszał. Dobra, dusza wojownika z opowieści. Nienawiść. O, to wybucha. Niestety. Witaj w otchłań. Całkiem ładna ta otchłań. Powiem szczerze. Weźmy sobie biały, lepki śluz. I powiem wam tak. Zazwyczaj wspominam, że chociaż raz trzeba danego przeciwnika pokonać. Owszem, ale... Jesteśmy bardzo blisko bossa. Nie mamy tutaj żadnych ognisk. Więc jakbyśmy tutaj zginęli, musiałbym całą tą drogę z tymi szkieletorami przechodzić jeszcze raz. No a tutaj jeśli pokonamy bossa, to będziemy mieli ognisko. Więc ja nienawidzę strasznie tej lokacji z tymi szkieletami, z tymi duchami, ze żniwiarzami. To jest masakra jakaś, żeby to przejść. Więc wolałbym, powiem szczerze, zająć się tutaj najpierw bossem. I jak będziemy mieć ognisko od bossa, czyli ten kliniec od bossa, to będziemy mogli się cofnąć najzwyczajniej w świecie. Więc tutaj zdecydowanie in plus. Tylko bym sobie tutaj musiał przyprawy dać. No i pierścień opatrzności. Nie, chciałbym pierścień, słuchajcie, złodzieja. Dlaczego pierścień złodzieja? Ano dlatego, że... pierścień złodzieja daje nam możliwość... Czekajcie, a jak zmienić amunicję? Tak. Pierścień złodzieja daje nam możliwość taką, że nas mniej wykrywa przeciwnik. No a zobaczycie, o co chodzi z kolejnym bossem. Let's go. Okej, dusza legendarnego wojownika. Chyba, że ktoś pamięta z Demon Souls na PS3. Już chyba wiecie, o co chodzi, nie?
taki trochę z niego Lee Sin. I oczywiście trzeba na tyle uważać na jakiekolwiek odgłosy, szybkie bieganie i tak dalej. Mamy świętą strzałę, zobaczymy ile mu robi. 39. Nie za wiele, powiem szczerze. Nie za wiele. Warto było go wyeliminować z odległości. 42, to musiała gdzieś chyba wejść w głowę. No dobra, no to bierzemy katalizator. Jeśli się nie będziemy ruszać, nie powinien nas zauważyć. 67. Zobaczmy w takim razie, ile zabiera to. 31. No to zdecydowanie ogień. Chodzi w grę. Spokojnie, zanim możemy sobie tutaj rzucać. Jeśli nie będzie się tak miotał, to powinniśmy całkiem spokojnie i szybko go porobić. Parę kroków do tyłu. Cytrus. O kurde. Dobra. Nikt nas straci z oczu. Nie ma nas tutaj. Oczywiście moglibyśmy go spokojnie po kostkach gdzieś tam. Znaczy spokojnie, nie na tyle spokojnie, bo on ma bardzo długą broń. Więc wiecie co może się stać. Jak mu się omsknie. Prawdopodobnie jesteśmy na hita. Bo to nie jest jeszcze miejsce, w którym powinniśmy być. Świeża przyprawa. Okej. Jak nam się skończą czary, to będziemy mogli go oczywiście poprawić. Ale też ciekawy mechanicznie boss. Nie? Oj, zdenerwował się. I też nie chciałbym stracić tych 20 tysięcy dusz, więc jestem ostrożny. Ale co jak co, ale w ogólnie Souls-like'ach warto być ostrożnym. Powiem szczerze, warto być ostrożnym. To popłaca, naprawdę. A jak ktoś chce sobie utrudnić grę, to oczywiście można, nie wiem, grać z zamkniętymi oczami, albo, nie wiem, wyłączyć... O kurde, nie trafiłem. Albo wyłączyć sobie myszkę, czy coś ten deseń, wiecie o co chodzi, nie? Więc nie bójmy się wykorzystywać mechanik, które w grze są. Ktoś się bardzo denerwuje. Czy też bym się denerwował w zasadzie, jakby mnie ktoś obijał cały czas i nie wiedziałbym skąd. 67. Kurde, musimy zainwestować trochę więcej w te czary. Bo zadajemy całkiem niewiele. Dobra, świeża przyprawa. Jeśli by nas zaatakował bez podniesionej tarczy, to prawdopodobnie bylibyśmy na hita. Może na tarczy byśmy to przyjęli. Jakikolwiek cios. Okej. Prawdopodobnie skończą nam się zaklęcia i skończy nam się mana. Okej. Zorientował się, że z tego kierunku wychodzą strzały. W sumie taki trochę biedny ten bosik, nie? Tak nie wie o co chodzi. O kurde. Zorientował się skubany. Może dlatego, że tak tutaj jest jakaś woda i robię plum plum. Kamil robi plum plum. Znaczy fajnie byłoby go zabić. Nie powiem. Bo po pierwsze duszę, po drugie ognisko, po trzecie
zużywam przyprawy, które są też gdzieś tam wartościowe na zregenerowanie many. Więc zdecydowanie też in plus by było. Później nie miałbym i musiałbym kupić. O. Dobra, czyli stara przyprawa nam została. No i będziemy mogli go też trochę pobić łukiem. O, stara przyprawa fajnie nam dała dużo many, prawie cały pasek. Też przy okazji oczywiście mana się regeneruje sama w czasie. Więc zawsze to gdzieś tam dodatkowy plus. Szkoda, że nie narzuca mu się ten efekt podpalenia. Taki, żeby tracił zdrowie cały czas. Ale chyba efektu takiego nie ma ogólnie. Jest krwawienie, jest trucizna. Oj, nie trafiłem. No, powiem szczerze, to mogło trafić. I mogło inoros, jak to się mówi. Mogło trafić inoros. Plecki. Chyba ostatni strzał. No. Kolego. Dobra, mamy dwie święte strzały. Naprawdę jedna poleciała gdzieś. Nie wiadomo gdzie. 42. Idzie w naszą stronę? Nie. To musimy sobie zarzucić nowe strzały. Lekka strzała i strzała. Nie wiem ile to będzie zabierać, ale podejrzewam, że mniej niż święta. Zdecydowanie mniej niż święta. 38. No. 40. Kurde, powiem wam szczerze, że jak nie miałem podniesionej tarczy i byłem plecami do niego, no to taka draseczka lekka. Naprawdę. 40. Dobra, jak pójdzie sobie w drugą stronę, to możemy go spróbować po nogach pobić. Zobaczymy, czy się uda. Oj, nie za wiele mu zadajemy. Nie za wiele mu zadajemy. ...45 z silnego ataku. ...45 z silnego ataku. Bardzo mało. Nie mówiłem, to nie jest jeszcze boss jakiś taki na nasze... No naprawdę... Na nasze progi. Ale, w zasadzie, moglibyśmy... Kurde, no co jest? On ma jakiś taki strasznie cienki fali jest. Jak go odrzuciło, ty! Dobra, idź sobie w drugą stronę. Mógłbyś iść w drugą stronę? Ani mój miecz nie zadaje mu dużo, ani czary mu nie zadają dużo, ani łuk mu nie zadaje dużo. Ciekawe to jest. Dwa ataki takie. Nie wierzę! Nie wierzę! On słyszy łuk! Ja pierdzielę! Nie! On słyszał, kurde, chyba cięciwe łuku. Bo zobaczcie, strzelaliśmy czarami, nie orientował się, gdzie jesteśmy.
Waliliśmy go mieczem po kostkach i robiliśmy rolę do tyłu, nie orientował się, gdzie jesteśmy. A łuk za każdym razem słyszał praktycznie, że naskakiwał w to miejsce, w którym byliśmy. Ja pierdziele, nie wierzę, co za gość. No, powiem szczerze, czapki z głów, tylko że mam problem. Ni cholery nie odzyskam prawdopodobnie swoich dusz, bo wydaje mi się, że no zginiemy na dojściu do niego ponownie. Nie wiem, czy ktoś z tych tutaj kolegów może nam sprzedać przyprawy. Bo jeśli tak, to kurde fajnie by było. Ty możesz nam sprzedać przyprawy, czy nie? A, bo to jest... Tak. Pięknie, dawaj, co tam możesz kupić? Jest świeża przyprawa i świeża przyprawa kosztuje 300. 300 dolanów. Okej. Okej. Drewniana strzała i strzała. To nam jest niepotrzebne, bo akurat z łuku nie będę już korzystał. Zdecydowanie, definitywnie nie będę przy nim korzystał z łuku. Jest też ognista strzała. A, z drugiej strony, kurde, ognista strzała. Kurde, święta strzała kosztuje 200? The fuck? I zobaczcie, miałem podniesioną tarczę i gość zabrał mi prawie 90% więcej, kurde, została mi taka kapka zdrowia, myślałem, że jeszcze wyroluję, ale się nie udało. No dobra, słuchajcie, to w takim razie ja sobie tego bossa zostawię na później. Nie będę was męczył dochodzeniem do tego bossa, postaram się przed mgłą na początku odcinka do niego podejść i tam sobie zaczniemy. Zobaczymy, czy nam się uda oczywiście go pokonać za drugim razem. To zawsze to coś nowego. Nigdy na niego łuku nie wykorzystywałem w Dark Souls 3, bo przychodziłem do niego później. Jak już byłem trochę silniejszy i zadawałem mu większe obrażenia po prostu po kostkach bijąc, nie? A tutaj no, tak go lekko skrobiemy. Ale jest do pokonania, zdecydowanie. Jest do pokonania arcydemon, który jest zaraz za nim. Jest zdecydowanie łatwiejszy niż on. Więc zdecydowałem, że musimy go pokonać. Zdecydowałem, że będziemy musieli go pokonać. Ale to już w następnym odcinku. Przed mgłą do tego bossa niewidomego się będziemy widzieć już jutro. Zapraszam serdecznie. Trzymajcie się, piąteczka dla was. I do zobaczyska. Na razie. Pa, pa.